Siemanko moi drodzy, w dzisiejszym filmie nauczymy się Grandmaster Swipe'a, czyli w skrócie GMS-a na trampolinie. Ten ruch na trampolinie nie jest wykonywany przez Master Swipe'a, tylko bardziej przez Flash Kicka. I my przez Flash Kicka się właśnie go nauczymy. Także podstawą, jeżeli nie potrafimy, wracamy sobie wcześniej do tutorialu z Flash Kickiem. Nauczymy się go dobrze, jak mamy go dobrze, wracamy sobie tutaj. I teraz tak, sam Flash Kick zrobię sobie na razie z miejsca i też mocne wygięcie, staram się szybko zespotować ziemię za sobą, czyli szybko wzrokiem przechodzę, żeby spojrzeć sobie na glebę za sobą, mocno się wyginam pod siebie, prawa noga, kopię w rotację, korbetuję na końcu, dociągam sobie tą nogę jeszcze mocniej do siebie, zaczynając wygięciem, kończąc ściągnięciem. I ruch wygląda tak o. Teraz to, co tak naprawdę próbuję sobie zrobić, to chwilę sobie skaczę na mojej jednej nodze prawej, tak żeby ją troszeczkę bardziej wzmocnić. Moją lewą nogę daję sobie do boku delikatnie, tak żeby lekko przekręciło mi biodro, ale noga jest dalej napięta, więc nie wisi luźna. I z tej pozycji próbuję uderzyć na moją prawą nogę, wziąć sobie wymach za siebie i machnąć po prostu Grandmaster Swipe'a, czyli praktycznie na trampolinie Flash Kicka z jednej nogi za siebie, tak żeby wylądować też na tej prawej nodze, analogicznie jak to zrobiłem w Flash Kicku. Jeżeli na początku tego nie czujecie, możecie sobie też delikatnie jeszcze dotykać tą lewą nogą gleby, ale kluczem do tego jest właśnie to, żeby dobrze złapać się całą stopą tej trampoliny, wyprostować nogę, napiąć tyłek, napiąć brzuch, wciągnąć go sobie, więc całą sylwetką musimy utrzymywać to napięcie w nodze, żeby nie skakać na luźno, bo nie wyjdzie wam w ogóle ten ruch, nie wybijecie się. Musicie się naprawdę dopiąć, mocno przepiąć wasze mięśnie i właśnie z tego ruchu po prostu siekać Flash Kicka. Waszą nogę możecie trzymać sobie delikatnie jeszcze z tyłu i po prostu przy rzucie razem z ramionami możecie nią lekko podciągnąć do siebie, żeby pomogła wam wylecieć w rotację, tylko uważajcie na to, żeby nie robić tego tak, że puszczają biodra, tylko tutaj już musimy troszeczkę bardziej się odchylić do tyłu, tak żeby ta noga nas podciągnęła bardziej w górę niż w przód. To tak naprawdę cała logika Grandmaster Swipe'a na trampolinie, jeśli chodzi o same ruchy napędowe. Ja osobiście używam na przykład gainera do Grandmaster Swipe'a na trampie, albo samych flash kicków, tylko bardzo niskich. Ruch jest tutaj troszeczkę bardziej saltowy niż taki wygięty przez bark, ale tak czy siak, jeżeli sobie tego zrobicie parę razy, łatwiej będzie wam się oswoić z tym, co będziemy robić sobie na glebie. A na glebie już wisi tutorial, jak zrobić sobie po gwieździe Grandmaster Swipe'a. Dzięki wielkie za obejrzenie, do zobaczenia w kolejnym filmie.